ringu. Witamy Państwa jak co tydzień. Przed nami kilkadziesiąt minut dyskusji o boksie, o tym, co było, o tym, co zajmuje nas w polskim i światowym pięściarstwie, a także o tym, co wydarzy się podczas najbliższego weekendu i kolejnych tygodni. Dzisiaj naszym gościem specjalnym zawodniczka grupy Tymex Boxing Promotion Sasza Sidorenko. Dzień dobry. Witam. Uśmiechnięta, bo za chwilę będzie mogła wrócić między liny. The Handsome, czyli nasz polski Canelo Maciej Miszkin. Dzień dobry. Nasi stali eksperci Andrzej Kostyra, witam. Janusz Pindera. Witam serdecznie. To zaczynamy od kobiety i jej powrotu, bo dwa lata, no muszę powiedzieć, że minęło błyskawicznie. Tak spojrzałem, kiedy Sasza walczyła swój pojedynek o Mistrzostwo Europy, to tak myślałem 13-14 miesięcy, to nagle się okazuje, że wrzesień 2017. No właśnie, ja też tak czuję, że bardzo szybko, bardzo cieszę się, że w końcu wracam. Czy syn już pokazuje pierwszy przyruch, jakby świadczący o tym, że może się tutaj urodził nowy talent pięściarski? No ja się śmieję i mówię, że jak jego zapytają w 15 lat, ile on ćwiczy, on odpowie 15 i 9 miesięcy. Aha. Bo od początku ze mną w klubie i do samego końca, mam nadzieję, będzie. A powiedz... Miałaś takie zawahanie, czy w ogóle wracać do boksu, czy gdzieś od samego początku, kiedy zdecydowałaś się jakby na zawieszenie kariery w związku z zajściem w ciążę, to wiedziałaś, że i tak wrócisz? Powiem, że bardzo często pytali mnie, czy wrócę, czy nie. I ja nie wiedziałam tak naprawdę, jaką mam decyzję, czy będę miała chęć, czy nie będę, czy nagle dziecko zmieni wszystko i ja powiem nie, słuchajcie, chcę być mamą i siedzieć i wychowywać dziecko, a jednak w środku to, co miałam, ogień wojowniczki nie daje mi siedzieć, wychowywać, a tylko strasznie chce mi się znowu wrócić i pokazać to, co mogę, dziecko, to, co umiem. Dziecko zostaje z nianią, z babcią, jak ty wychodzisz na trening, czy w wózeczku obok, nie wiem, worka albo ringu? Do 6 miesiąca cały czas był ze mną, chodziliśmy razem do klubu, zaczynałam ćwiczyć, też był obok, jednak teraz już taki ma okres bardzo ruchliwy, gdzie muszę wziąć nianię i poprosić o pomoc, więc na jakieś 2-3 godziny dziennie jednak zostaję w domu, póki ja jadę na trening. Powrót 19 października na gali w twojej Łomiankach, więc spodziewamy się tutaj dużego wsparcia, jakby licznej rzeszy twoich, przede wszystkim myślę, że przyjaciół, znajomych, w dalszej kolejności kibiców. Argentynka Gomez, rekord może nieszczególny, 18-9, natomiast jak popatrzymy na te ostatnie walki, to praktycznie to są wszystko starcia o pasy, z Eagle o mniej znaczący IBA, z Hyun Micho 15-01 o pas WBA, a wcześniej z Wallström o pas WBC. No wiemy, że ten boks pani jest dosyć popularny w Ameryce Południowej. Czy tobie się podoba wybór tej rywalki? Czy to jest dobra rywalka na powrót? Uważam, że to jest dobra rywalka na powrót. Argentyna, charakter. Jest troszkę niżej, ale kompensuje to pracą korpusu. Jest z różnych płaszczyzn. Myślę, że to będzie ciekawa walka. No i 8 rund musimy powalczyć i pokazać naprawdę, że ten czas, który minął tak szybko, ale również był długi, nie jest aż takim dużą przerwą. Mhm. W walce wieczoru Damian Wrzesiński podczas gali w Łomiankach, no ten chłopak, trzeba powiedzieć, idzie do przodu. I jeśli chodzi o takie mniejsze wydarzenia pięściarskie, no myślę, że to jest taka zasłużona decyzja promotora względem zawodnika, który, powiedziałbym, że od dłuższego czasu bardzo poważnie traktuje to, co robi. Przede wszystkim Damian Wrzesiński na swojej drodze ostatnio miał ciągłe wyzwania, bo walki z Polakami, którzy są na niezłym poziomie, to są zawsze wyzwania, bo trzeba walczyć o zwycięstwo. Nikt tutaj za darmo nie da. Pamiętam ostatni pojedynek czy z Młodzińskim, czy wcześniejsze jego walki powodują to, że warto dać mu szansę. Dwa starcia z Chudeckim, prawda? Dwa starcia z Chudeckim, dokładnie, które no, były bądź lepsze w jego wykonaniu, bądź trochę słabsze, bo mi się w nich bardziej podobał Chudecki. Natomiast jednak
Damian pokazał, że ma określony niezły poziom i że potrafi jednak wygrać w tych równych pojedynkach. Ma też szczęście do werdyktów, a to też nie jest reguła i to powoduje, że myślę, że tutaj zasłużona walka wieczoru. Sasza, czy ty wracając, nie wiem, czynisz sobie jakieś założenia, plany, o co chcesz grać w tym powrocie? Przede wszystkim chcę dobrze zawalczyć po powrocie i chciałabym jak najszybciej walczyć o pas, który straciłam przez tą długą przerwę. I oczywiście główną moją celą to jest pas mistrzyni świata. Ja teraz mam spokojną głowę, dużo chęci i mam nadzieję, że jednak ten pas będzie wisiał u mnie w klubie i cieszył mnie do końca. I to jest najważniejsze moje cele. Uważam, cały że cały czas mówisz tak. Do końca, to wiesz, dziewczyna, to było dużo przed tobą, nie ma co myśleć na razie o tym końcu. Walka w limicie kategorii lekki, tak? Tak, 61, 235 kilograma. Pas mistrza Europy, to jest ten pierwszy cel, odzyskanie, no bo jednak nie straciłaś tego pasa poprzez walkę, tylko no, trzeba było ten pas wakować, bo się, Andrzej, pojawiły rzeczy i historie ważniejsze, no, najważniejsze, że tak się wyrażę, na tym świecie. No zdecydowanie, także tutaj chyba każda kobieta by tak postąpiła jak Sasza, no tym bardziej, że teraz już syn jest. Tak jak mówisz, głowa spokojna. Trener Andrzej Liczyk już tam cię bierze w obroty. No i teraz tylko kwestia taka, jak dojść do tego Mistrzostwa Świata, czy potem najpierw może odzyskania tego Mistrzostwa Europy, które przez bezczynność straciłaś. No i tutaj jest pytanie, jak szybko. No, zakładając, że wygrasz z Gomez, to co dalej? Bo to intryguje przede wszystkim kibiców, czy będzie jakiś pojedynek fajny polsko-polski, czy mistrzostwo świata. No, fajne perspektywy przed tobą. Ale pamiętajmy, że w kategorii lekkiej wszystkie cztery pasy należą do Katy Taylor, tak? Ale mówimy, tak, bo tak. Marzenie jest mistrzostwo świata. No, tak. Marzenie było, pamiętam, inne również start na Igrzyskach Olimpijskich, ale walki o te Igrzyska jakoś nie było. Dlaczego? Powiem, że pracowaliśmy z Katie Taylor i nie jeden raz. To były jeszcze pierwsze moje kroki takie w boksie, po kickboxingu, więc uważam, że na ten czas to nie było ja. Jednak po 10 latach dużo i wiele się zmieniło i byłoby bardzo ciekawe mnie z nią się spotkać w ringu. Wiem, jak ona boksuje i wiem, co zrobić, żeby wygrać. Oczywiście dużo trzeba jeszcze poświęcić pracy i przygotowań, ale również uważam, że wszystko A ja pamiętam, że te pierwsze rozmowy, zanim się okazało, że Sasza jest w ciąży, były prowadzone już z obozem Katy Taylor w sprawie tej walki, bo to też jakby była taka fajna, osobista historia. Czy ty ewentualnie taką walkę o pas rozważasz tylko w limicie kategorii lekki, czy jesteś gotowa pójść 2 kilogramy w dół albo 2 kilogramy do góry, bo to myślę, że też będzie istotne jakby w sprawie takiej realnej szansy zdobycia pasa mistrzyni świata? No myślę, że można byłoby dogadać się lepiej w dół pewnie dla mnie niż w górę, ale czego nie zrobisz dla swojego marzenia. A partner jest gotowy, żeby nocą wstawać, bo rozumiem, że jak się zacznie już ten prawdziwy obóz, no to trzeba spać pewnie w innym pokoju i odpoczywać. No partner bardzo mnie wspiera od początku. Myślę, że na koniec tak samo będzie mnie wspierał. Słuchajcie, bo tak zupełnie poważnie. Ewa Piątkowska ma pas mistrzyni świata, Ewa Brodnicka ma pas mistrzyni świata, a są takie głosy dotyczące jakby zawodniczek w polskim boksie, że być może to Sasza właśnie ma największy potencjał, najwyższe umiejętności, a jest zawodniczką, która na razie no, tylko zdobyła albo aż zdobyła pas mistrzyni Europy. To trzeba by było sprawdzić i najlepiej to jest sprawdzić. Dlaczego? Bo ja rozumiem, że jest dwóch pięściarzy, którzy są kasowi, którzy są gdzieś w topie światowym i dwóch u jednego promotora.
no bo można na nich zarobić oddzielnie pieniądze i ich zestawiać nie jest rzeczą korzystną dla promotora. Natomiast tutaj w przypadku Czewy Piątkowskiej, Czewy Brodnickiej, gdzie jest taka bieda, jeśli chodzi o te walki, czasem przyjeżdża zawodniczka z Afryki, ona uczy się buty bokserskie wiązać. Dopiero no to jak mamy zawodniczkę w zasięgu ręki, która ma określone umiejętności pięściarskie, jest w miarę rozpoznawalna w Polsce, może nie dla szerszej publiczności, ale już na przykład w samych Łomiankach generuje zainteresowanie, to dlaczego takiej walki nie zrobić? Ja jestem jak najbardziej za. Ty Sasza, miałeś okazję sparować z Ewą Piątkowską albo z Ewą Brodnicką? No to było ciekawe, moje pierwsze kroki w zawodowym boksie. Ja nie spodziewałam się zaproszenia i w tym momencie w ogóle nie ćwiczyłam tak naprawdę, bo dopiero przeprowadziłam się, miałam taki dulek w sporcie i jednak po zaproszeniu stwierdziłam, że po sparingu naszym z dwoma Ewami stwierdziłam, że jak tak wygląda zawodowy boks, to czego ja jeszcze tam nie boksuję. I dlatego tak naprawdę przyszłam, bo zawsze byłam w amatorskim boksie i nigdy nie widziałam siebie w zawodowym, a jednak teraz czuję się w tym bardzo dobrze, albo dobrze. Czyli tak naprawdę to Ewy dwie pchnęły cię do zawodowego boksu. Tak jest, za co ja im wdzięczna. A powiedz, z tyłu twojej głowy to jest bardziej dzisiaj walka, na przykład, jeśli mówimy o polskim rynku, walka z Ewą Brodnicką w limicie kategorii superpiórkowej, czy to jest, no podejrzewam jednak podbicie o 2 kg, bo sądzę, że Piątkowska to maksymalnie może zejść do 63,5. Nie sądzę, żeby ona, boksując dzisiaj w kategorii super półśredni, tak? 69,5. Amanda Serrano w 7 kategoriach, także ostatnio widzieliśmy, jak wygrała pojedynek teraz w ostatni weekend. W ogóle czy wizualizujesz te walki? Czy myślisz o nich, czy na tę chwilę jakby w ogóle ja nie ma takiego tematu? Ja nawet jakbym chciała nie myśleć o tym, to myślę. To myślę, bo bardzo często słyszę i pierwsze wywiady, które mamy, od razu toczy się na tematy F. I szanuję te zawodniczki, uważam, że jest dobrymi zawodniczkami, ale również no, chcę udowodnić, że jestem lepszą. I dla mnie to oczywiście kwestia dogadania przygotowań finansowych, wagowych, ale ja jestem bardzo chętna sprawdzić. Nigdy nie odmawiała im w tym walkach. Ewa Brodnicka walczy 4 października w Częstochowie z siostrą Lukasa Matysę, Argentynką, która wcześniej też sięgała po pasy mistrzyni świata. To jest walka w kategorii superpiórkowej i powiedziałbym, że tak jest w mediach dosyć cicho, jeśli chodzi o ewentualną walkę Sidorenko z Brodnicką. No to jest prawdopodobnie też jakaś taka sprawa wewnątrz grupy Tymex Boxing Promotion. Natomiast no, dosyć często jednak mamy taką wymianę tutaj zdań na linii Sidorenko-Piątkowska i tak się zastanawiam, czy taka walka jest możliwa do zorganizowania. Wydaje mi się, że wszystko jest możliwe, jak to zauważyła Sasza, no jeżeli się zgodzą warunki wagowe, kasa, no nie będzie, chociaż nie będzie to łatwe, no one mają swoją ambicję. Jeszcze jeden ambicję. Trener jest ten sam. No, tak. To jest jeden problem. Tak. Mają swoją ale to ambicję. Zobacz, to mamy pad, bo tak, w przypadku zestawienia Sidorenko-Brodnicka jest ten sam promotor, w przypadku zestawienia Sidorenko-Piątkowska jest ten sam trener. To jednak łatwiej zestawić chyba zawodniczki z tym samym promotorem, ale bo macie, zawsze pad. Taki pamiętasz, Jacobs walczył z Derevianchenką, był ten sam trener i wybrał tego, z którym walczył dłużej. Czy ja pomyliłem, być może. Z tego, co zrobił więcej. Nie, ale pamiętam taki przypadek jeszcze w tym roku, że był trener, który rozjechał bodajże, który był związany z jednym zawodnikiem dłużej i wybrał po prostu, powiedział szczerze, że będzie stał w jego narożniku. Ja pamiętam, jak się mówiło po cichu o walce Diablo w Udarcze, chyba Krzysiek Głowacki, wtedy nawet Diablo zadeklarował, że może z Andrzejem Witrukiem się przygotowywać do pojedynku, więc sądzę, że jak się zgadzają warunki brzegowe i tak zwane kasucci, to gdzieś tam można znaleźć jakieś rozwiązanie sytuacji. To się zdarzyło.
Chociaż no, ja szczerze mówiąc to wątpię, bo to z tymi walkami Saszy z Ewami, no to jest jak z duchami, niby wszyscy je tam wiedzą, że są, ale nikt w zasadzie ich nie złapał. Nie, będzie ciężko, mi się wydaje, że to tutaj raczej ten kierunek międzynarodowy będzie łatwiejszy, bo Taylor będzie chyba walczyć o Mistrzostwo Świata, no z Serrano, no tak było przynajmniej po tej walce znakomitej, przecież którą reklamowaliśmy i mówiliśmy o niej w poprzednim programie rewelacyjnej i tam Serrano mówiła po walce, że... Tak, jednostronnej, no ale ta pierwsza runda, no po prostu to masakra roku, walka roku i Serrano chętnie chce z Taylor. Taylor przypuszczam, że też odpowie i tam powstaną jakieś ciekawe sytuacje i myślę, że chyba ten kierunek międzynarodowy jest bardziej realny. Tutaj się akurat nie pomyliliśmy w tym naszym spojrzeniu na to, jak ewentualnie może wyglądać walka Heather Hardy z Serrano. Ja miałem okazję Hardy obejrzeć chyba ze 3 razy na żywo w ringu. Ambitna dziewczyna, natomiast no, gdzieś tam te umiejętności zdecydowanie były tak po stronie jej rywalki. Miałeś okazję zobaczyć tę tak, walkę? Oglądało, oczywiście. I jak to widziało oko byłej mistrzyni? Tak, muszę się najpierw napić. Uważam, że Katie Taylor było bardzo ciężko i to była bardzo dobra rywalka. Podobała mi się seryjność, w jakiej pracowała z Katie Taylor, jej oponentka. No, wzięłam tak osobiście dla siebie jakieś momenty, które by mi pomogły walczyć z Katie Taylor. Patrząc na tę walkę bardziej rozpatrzoną w ten sposób, jakbym ja walczyła i czy zrobiłam to ten... No, tak. Patrzcie, jaka to już z obsesji. Ja pytam o walkę Hardy i Serrano, a już Sasza już jest sfokusowana tylko Katie Taylor. A widziałaś tę piątkową walkę Hardy i Serrano? Nie, nie. Dlatego, dlatego tak odpowiedź była w ten sposób. Dobrze, słuchajcie, no to tak, gdzieś tutaj koncentrując się na tym, co przed Saszą, pogadamy o tym, co wydarzyło się w światowym i polskim boksie w ten weekend. Wrócił na ring Mariusz Wach w Katowicach z rywalem Gorgi Ładze z Gruzji z rekordem 8:31. No to oczywiście było szybkie zwycięstwo Mariusza Wacha w drugiej rundzie, natomiast trzeba też wspomnieć o 127 kg. Solidnie. Ale i tak, jak mi mówił, bo dzisiaj z nim rozmawiałem i z nim, z Piotrem Wilczewskim, zrzucił przez ten miesiąc przygotowań 7 kilogramów, także... Wiesz, co mnie martwi w tych przygotowaniach Mariusza Wacha, że my non-stop, mówiąc o przygotowaniach Mariusza Wacha do walki, koncentrujemy się na tym, ile zrzucił. Nie jakie elementy poprawił, tylko ile zrzucił. No jednak jak chcesz coś poważnego ugrać w tej dyscyplinie, to przyjeżdżasz na obóz po to, żeby poprawiać pewne elementy, a nie żeby zrzucać wagę. On miał tą kontuzję łąkotki, na tym się tłumaczył. No, walka taka, o której sam powiedział, że ona mi nic nie dała, żadnych wniosków z tego nie wyciągnąłem. No teraz on jest zresztą zajęty, tak nawiasem mówiąc, karierą filmową. Przecież nawet dzisiaj, jak z nim rozmawiałem, mówi, jadę gdzieś tam pod Kielcami, kręcą jakiś film, gdzie on gra jakiegoś chłopa, Dymitra, ale pytam go, by tam lejesz czy nie? Mówi, że nie leje, ale no praca ciekawa. Już 10 dni zdjęciowych miał, jechał na następne 2 dni zdjęciowe, także powoli tam sobie... Może to jest przyszłość Mariusza Wacha. podoba mu się to. No. Może to jest przyszłość. Słuchajcie, no prawie 40 lat długa ta kariera. Może jakiś nowy ten odcinek Bonda i Rinek, tak. Pan Buźko. Wprawdzie była przerwa. Pamiętam, jak mnie kiedyś pytano, bo jak wracał w Dzierżeniowie na ring po tej długiej przerwie, po walce z Kliczko. Jakie są, powiedzmy, czy Mariusz jeszcze ma kiedyś szansę walczyć, jakieś wielkie walki toczyć? Powiedziałem, że tak, będzie jeszcze toczył wielkie walki, ale mistrzem świata nie, raczej nie będzie, raczej w 100% byłem przekonany, że nie będzie. Ale teraz już się boję, że on nie będzie tych wielkich walk toczyć. Ma dobry bilans i prawdopodobnie ktoś jeszcze mu jakąś propozycję złoży. Dzisiaj to jest 34,5. Tak, ja muszę powiedzieć, tylko pytanie jest jedno. Czy to jest taki... No,
pytanie, wiesz, za ile będą to propozycje i czy to będzie warta skutka wyprawki, biorąc pod uwagę że to był sygnał już naprawdę, ta ostatnia walka z Bakole, aby troszkę uważać. Zdrowie jest cenne. Jemu to był sygnał, natomiast biorąc pod uwagę, jak wielu mamy teraz prospektów i jakie oni mają gabaryty i jakich trzeba rywali pokonywać, żeby z tymi później mistrzami zawalczyć, to on będzie dla nich będzie częstym przypadkiem. Mariusz się dzisiaj musi jakby zaakceptować sytuację, że on jest B-side. Tak. Że już nikt pod niego nie będzie dobierał rywali, tylko on będzie jeździł zawodników młodych, agresywnych, bo bardzo łatwo potrafię sobie wyobrazić na przykład walkę Hrgowicz-Wach. Słuchaj, ale my mówimy, że ale to... Ja też jestem w stanie wyobrazić, jak ona będzie wyglądać. Tylko że my mówimy, że będzie musiał zaakceptować, ale on w dużej mierze, jeżdżąc na sparingi do kogoś, a nie przygotowując się sam, on już zaakceptował po części taki los. No, każdy ma swoją drogę, Mariusz ma taką, sparował ze wszystkimi dobrymi, dlaczego nie mógłby zawalczyć z nimi na ringu? On teraz chce zarobić jakieś godziwe pieniądze, nie ukrywa tego i on, i Piotrek Wilczewski. No, mówią, telefony do mnie mają wszyscy, także mówi, jest otwarty także na rynek polski, jest otwarty też na rynek zagraniczny. No, podano już nawet, że 14 grudnia ma toczyć kolejną walkę. I on mówi, że nie, to niemożliwe, bo 14 grudnia to ja obchodzę 40 urodziny, to wtedy nie będę walczył. Ja słyszałem o 5 listopada gdzieś pod Dzierżoniowym, że to może być kolejna łatwiutka walka, po to, żeby były dwa zwycięstwa z rzędu i potem już walka o duży payment w Stanach Zjednoczonych. Tak to może wyglądać w przypadku Mariusza Wacha. Sasza, ty wracasz dla pieniędzy do boksu? A w jednym dniu nie. Nie. Ale chciałabym, żeby to się zmieniło. Rozumiem. To trzeba będzie tutaj z promotorem ponegocjować. Wrócił Tyson Fury w ten weekend. Polska miała publiczną szansę obejrzeć, bo mieliśmy transmisję z tej walki z Otto Walinem. No, walkę wygrał na kartach sędziowskich 116-112, 117-111, 118-110. Natomiast chyba tutaj wspólnie spodziewaliśmy się czegoś więcej w wykonaniu Tysona Fury'ego. No to była walka, która przede wszystkim ten obrót jednak był w momencie tej kontuzji. To jednak ta kontuzja była bardzo ważną kontuzją. W pierwszej chwili nie zorientowali się zarówno Ben Davison, jak i Fury. Byli przekonani, że to jest uderzenie głowami. Przy uderzeniu głowami walka ewentualnie przerwana była punktowana, ale dosyć szybko, co też zwrócił uwagę, będący, dając od razu vloga po tym Przemek Garczarczyk, że dosyć szybko dostali wiadomość, że jednak tam była powtórka. Dziennikarz ESPN-u, przeprowadzający wywiad. Dostali wiadomość, czyli wiedzieli już w trakcie walki, zaraz dwie rundy później, że niestety jest to po uderzeniu, i tu później na tej powtórce ewidentnie widać po lewym sierpowym, pękł ten łuk. I w tym momencie, gdyby została walka przerwana, no to zwycięzcą byłby Otto Walin. Terence Crawford, i tak by to wyglądało. Terence Crawford mówi wprost, gdyby to nie był Tyson Fury, to ta walka definitywnie zostałaby przerwana. Pamiętajmy, że po tej walce założono Fury'emu 47 szwów. No tylko przebija go w tym momencie Witalij Kliczko. Tak. 47 szwów. Bo tam było więcej jeszcze. Uważam, że rzeczywiście ma rację Crawford, że ta walka byłaby przerwana, gdyby w perspektywie 22 lutego nie było wielkich milionów w rewanżu z Wilderem? No, ja nie wiem, czy to tak... U nas sędzia Marek też nie przerywał. Pamiętasz, cały ring we krwi w pojedynku Wierzbickiego? Z Romińskim. No i tutaj wspomniany pojedynek przez pana Janusza, Witalij Kliczko, Lennox Lewis, też nikt walki nie przerwał. Nie, była przerwana, lekarz. Wtedy Kliczko nie mógł się pogodzić, wściekły był. Biegał tam, chciał się bić jeszcze dalej, bo był naprawdę... On wtedy czuł, że ma gdzieś tam na widelcu Lennoxa, Lewisa. Trudno powiedzieć, jakby to wyglądało. Moim zdaniem przesadził, bo mogło być w odwrotną stronę, tak naprawdę. No ale walka przerwa. Tam było ponad 60 szwów w tamtej sytuacji. Miał mocno tą twarz pokiereszowaną. I to właśnie znowu... A pamiętacie Badu Jacka ostatnio, nie ten z walki z Brownem? Tak. Też i tam walka też poszła do końca, była punktowana. To jest znowu pytanie, jakby interpretacja i respektowanie w 100% przepisów w stosunku do biznesu.
stosunku do biznesu. Ale bo teraz... nawet w stosunku do sportu, Mateusz, no bo generalnie Fury wygrywał walkę i z duchem walki, i z duchem sportowym takim można było puszczyć tą walkę. Słuchajcie, on kontrolował, miał, dokładnie. Macie, gdy miał takiego katmena, jakiego miał, wiesz, Lebiediew, tak. W walce wtedy tej słynnej, no ten katmen był rewelacyjny, no trzeba przyznać, że tutaj... Ale ten też radził. No, ale pracę wykonał naprawdę znakomitą. Tylko miał takiego katmena, jak ten brat Powiecki, na pamiętacie, to no, by nie dotrwał. Tak. Nie, no, wtedy był problem. Tutaj też sobie katmen w miarę radził, bo to rozcięcie było paskudne, były dwa te rozcięcia, natomiast... Ja uważam, że dobrze, że ta walka nie została przerwana, nawet nie ze względu na pieniądze, bo dla mnie to akurat jest drugorzędna sprawa. Dobrze jest dla całego sportu, dla całego tego biznesu. Absolutnie z tobą się zgadzam. No, trzeba było jednak Tysonowi, no, który no, był tym czempionem linealnym, dać szansę, żeby tę walkę ukończyć. No, chociaż rzeczywiście on mówi, że on już potem nie widział właściwie na to jedno oko, bo rzeczywiście ta rana wygląda. Wygląda paskudnie, że to widzieliście zdjęcie Tony'ego Wicksa, to wyglądał jak pracownik rzeźni, no, taki zakrwawiony był. Tak. Mocno spocony, bo walka była w dobrym tempie. Natomiast gdyby walka przerwana stała od razu po kontuzji, po obejrzeniu tego, to byłaby no kontest, no to czy byłaby, nie byłaby punktu, raczej nie byłoby zwycięstwa. No bo nie było jeszcze wiadomo, w jakich okolicznościach to się wszystko wydarzyło. A rozcięcie od razu było bardzo duże, więc jeśli przerywać ją, to od razu albo w ogóle. Znaczy rozcięcie tam ono się powiększało. Zresztą nie, tam był taki jeszcze moment, doszło drugie. Drugie doszło. Że Walin powinien za to dostać chyba ostrzeżenie, tam pociągnął zewnętrzną rękawicą po tej ranie, żeby ją powiększyć. To jest najważniejsze, że zrobił to po czasie, po momencie, kiedy była komenda stop. Tak. Pani Sasza, jak ocenia boks Fury'ego i jak pozycjonujesz go w tej czołówce wagi ciężkiej? Ostatnio walkę... Przyznam, oglądałam z Klyćką i mi się strasznie spodobało, jak on boksował. Nie pokazał... To widać, że dużo obowiązków z dziećmi. A jednak to się przekłada, nakłada. No i cóż, teraz po tym, jak on wygrał u Klyćko, ja jemu kibicuję. Aha, czy tak to jest. Tak to jest. Klyćko, to już... To już. Jeśli chodzi o Tysona Fury, bo tu spadło trochę głosów krytyki na niego. No tak, natomiast nie, no, ojciec Bena Davisona to zmiażdżył, żeby się syn zastanowił, w ogóle z kim pracuje. Tak. A natomiast jeśli biorę pod uwagę cały występ, to na 4+ nawet bym ocenił, a do kompletnego, bo mi się bardzo podobał, to zabrakło tego nokautu w rundach między 9 a 11, gdzie on przyspieszył i widać, że tego nokautu chciał. Bo tak, Tyson Fury po pierwsze chciał mieć rundy w tym pojedynku i zaznaczał to przed pojedynkiem, zaznaczali eksperci, że się przydadzą. Rundy miał. Jakby skończył od 9 do 11, to miałby rundy i nokaut. Druga sprawa. Wyszedł w meksykańskim stroju. Zrobił pół dystans. I czyli w stylu meksykańskim było dużo krwi, ale ten półdystans wynikał jeszcze z czegoś innego. On miał trudny moment, bo wyszedł, walka układała mu się dobrze, później kontuzja. Chwilę miał takiego, wstrzymał się, no nie wiedział, jak się odnaleźć, być może chwila zawahania i miał trudniejsze rundy, po czym przeszedł do półdystansu, tak żeby to rozcięcie mu zupełnie nie przeszkadzało. To też jest element taktyczny. Nie, chciał skończyć walkę przed czasem. I element przećwiczenia pewnych rzeczy, a facet, który ma 2,16 zasięg ramion, żeby tak boksował w półdystansie, to też nie zgadzam się z większością głosów, że on jest zawodnikiem nietechnicznym, bo moim zdaniem, żeby tak zadawać ciosy, to trzeba być bardzo technicznym. No, ale technicznie no, te ciosy jego, no powiedzmy szczerze, to są rzucane. On bije naturalnie. Uderza tak, jakby malarz pędzlem na budowie. Do tego trzeba przydać, że tutaj Wicks też przemykał oko, faulował. Tak jak pamiętam, ten pojedynek z Cunninghamem, tam powinien zostać zdyskwalifikowany w walce z Cunninghamem. Ten nokaut był po absolutnym faulu, ale to już ten. Natomiast pokazał jedną rzecz. Pokazał to, że świetnie kondycyjnie wytrzymuje wysokie tempo 12-rundowe. Także jeżeli by ewentualnie doszło do takiego pojedynku, nie wiem, zakładamy, że Joshua wygrywa powiedzmy z Andy Ruizem kiedyś taka walka, no to tutaj biorąc pod uwagę te kondycyjne możliwości, na pewno zdecydowanie wyżej po stronie Tysona Fury. Na razie ten rewanż, 22 lutego. Natomiast nie ma potęgi uderzenia. To nie jest to nie, tutaj był ten moment w 12 rundzie, kiedy trafił go Walin. Walin z kolei bez prawej ręki tak naprawdę.
naprawdę. No, Mańku, który nie potrafi uderzyć prawą ręką, chociaż też uważam, że Walin zaboksował zdecydowanie lepiej niż ktokolwiek się w ogóle zaboksował bardzo dobrze. Jeden facet się spodziewał tego, Adam Kownacki. Tak, nie, Adam Kownacki. Mówiłem o tym, dlatego że Adam go bardzo chwalił za ciosy proste i za to, jak boksuje. Jerry Gamaci powiedział przed tą walką, mam specjalny szacunek dla Gamaciego, bo to człowiek, który mało nie zginął w ringu, dwukrotny mistrz świata w walce z Arturo Gatti, w pamiętnej walce z lutego 2000 roku w Madison Square Garden. Natomiast powiedział, że no, wiemy, jak boksować. I wiedzieli, jak boksować, tylko że w pewnym momencie, kiedy to po tej kontuzji to się wszystko obróciło, to byli troszkę zaskoczeni tym, jak ruszył do ataku Fury. Także tutaj mi się też... Fury tak naprawdę w pewnym momencie nie miał innego wyjścia, bo on bał się troszeczkę, że ewentualnie ta walka może zostać przerwana. Także szukał zakończenia tego pojedynku. No, odezwało się wiele głosów. Ja bym specjalnie tu nie wyciągał daleko idących wniosków w kontekście walki z Wilderem, bo to będą dwa zupełnie... Chyba jeszcze to zestawienie, ten matchmaking pokazał, że warto nawet przy dysproporcjach umiejętności zestawiać zawodników, którzy mają dosyć podobne jednak warunki fizyczne, bo tutaj nie było dysproporcji 2,6 czy 2,7 kontra 185 czy 188, tylko no jest chłopem też dosyć wysokim. 198. A druga sprawa, jednak zawsze występuje zawodnik nierozbity i zawodnik niepokonany, no to ma w sobie te 20-30% więcej tego potencjału, powiedziałbym, mentalnego, nawet jeśli nie jest faworytem. I wiesz, i szybki przy okazji jeszcze dosyć. Na pewno, młody, nierozbity, to jak pan Janusz mówi, on na początku był wolny, bo był spięty, ale później się rozluźnił, ale w kontekście, bo tu Joshua to jest bardziej odległy temat, natomiast w kontekście Wildera, to nawet ten półdystans i duża ilość zadawania ciosów, gdzie Wilder nie jest zawodnikiem, który lubi dużą intensywność walki, on zawsze tej intensywności unika i też chce mieć zawsze dużą dźwignię, czyli jednak wydystansować rywala, to ten półdystans będzie też świetną taktyką. Słuchajcie, to jeszcze jeden taki element, taki już bardziej, powiedziałbym, filmowy dla dobrych literatów, to jest ta historia tego Walina z ojcem, który Gwasiedowskiego doprowadził, uczył go boksu od 16 roku życia i umiera po tej ostatniej walce, która była no contest, stała ostatnia z Krisnerem i wyleciał wtedy, wrócił z Nowego Jorku do siebie i zmarł w maju, miał 68 lat. Jego marzeniem było zobaczyć syna w Las Vegas. To jest kolejny taki przykładek, bardzo motywujący w wyniku tragedii ludzkiej. Pamiętacie Bustera Douglasa, jak walczył z Tysonem, ja mu tam zmarła matka. Tak. Ostatnio mieliśmy polski przypadek, prawda, Karoliny Koszewskiej, która pojechała na te Igrzyska Europejskie dosłownie dwa dni po śmierci matki, nawet nie była na pogrzebie. W pewnym momencie matka umierała i praktycznie na rękach w szpitalu pojechała, wygrała, stoczyła najlepszy turniej w swoim życiu, wygrała 4 walki, wygrała w Mińsku te Igrzyska Europejskie. A więc czasami to jest ten taka jakaś tragedia, jest takim też wyzwalaczem, takim niesamowitym bodźcem. To są sprawy bardzo indywidualne, bardzo indywidualne, prawda? Jednego tworzy, drugiego zabija. I w takiej sytuacji w ogóle nie podjęli. W ogóle ciekawa jest sytuacja teraz tej wazy ciężkiej. Ona staje się coraz bardziej nieodgadniana, no bo przecież Andy Ruiz z Joshua. Teraz no przecież walka Walina z teraz z Tysonem Fury. Wydawało się, że to będzie... Tak, to będzie spacerek przez park, a to była krwawa jatka, masakra. No, spacerek, ale mimo wszystko ja bym tych dwóch sytuacji nie porównał, bo jednak Ruiz wygrał zwyczajnie i to przez knockout z Joshua, natomiast tutaj, co by nie mówić, kontuzja, zamroczone lekko, Fury w ostatniej rundzie, ale jednak gładko to wygrał. Emocje były jednak. Panowie, podczas i panie, podczas tej gali Zepeda pokonuje Pedrazę, no i powiedziałbym, że też naprawdę mieliśmy taką fajną ekspozycję możliwości umiejętności Navarreta w rywalizacji z El Ordę, bo no te ciosy, które posyłały go na dechy, ale naprawdę były... słaby się okazał. Naprawdę były efekty. Nic wspólnego z dziadkiem. Mówiłem panu Andrzejowi, że trzeba temu Navarrete takiego przeciwnika, który mu jednak odda tutaj. El Ordę chciał oddać, natomiast nie było tam ognia, to jak z dwóch wag niżej w ogóle facet jakby bił, tak, różnica w sile ciosie. Natomiast tutaj Zepeda mnie zaskoczył, no bo
Przede wszystkim jego rywal mnie zaskoczył, bo późno wszedł ten pojedynek. Tu się zastanawiano przed tym pojedynkiem, jak sobie poradzi. Pamiętajmy, że to był mistrz kategorii superpiórkowej i lekkiej. Tu walczył z takim twardzielem z kategorii jednak super lekkiej, który miał w lutym znakomity pojedynek z Jose Ramirezem, który jest mistrzem dwóch kategorii, znakomitym pięściarzem, przegrał z nim 2-2. To była bardzo równa, bardzo, bardzo twarda walka. Tu ten pojedynek, myślę, też był dosyć równy w sumie, jakbyśmy tak patrzyli. Tak. Pamiętajmy, The Independence Day, prawda, ta cała meksykańska historia, to był właśnie tak naprawdę jedyny Meksykanin tutaj w tych walkach, no bo wiadomo, Cepeda też Meksykanin, ale z pochodzenia, bo już urodzony w Stanach Zjednoczonych. Ale w sumie dobry pojedynek. A jak się pytacie o ten, kto ewentualnie, no bo w tej kategorii super koguciej, to faktycznie ten Vaquero, Cowboy Navarrete, to jest ciekawy chłopak, ma zasięg 183 cm. On może nie jest aż tak wysoki, bo to ma 170 czy 171 cm wzrostu, natomiast 183 zasięgu. Umie z tego zasięgu korzystać i bije bardzo mocno. No, to jest... On ma ten współczynnik nokautów naprawdę wysoki. Ale tam nie pokazano chłopaka, bo jest w tej kategorii, miał walczyć o dzień wcześniej na tym na gali w Nowym Jorku, Mrodion Ahmadalijew z Uzbekistanu, który miał walczyć o mistrzostwo świata z Romanem, mistrzem świata dwóch organizacji. Tamten z powodu kontuzji się wycofał i wygrał w zastępstwie troszkę słabszego zawodnika, którego, ale też z bardzo dobrym rekordem, którego Ahmadalijew pokonał. I myślę, że to jest chłopak, który w kolejnej walce będzie albo w następnej będzie walczył o mistrzostwo świata i być może gdzieś tutaj z nim moim zdaniem miałby dużą, ogromne trudności Vaquero. Ty, Sasza, wzięłabyś walkę z Rosjanką? Ciekawe pytanie. No bo nie, bo my tak tutaj, wiesz, zastanawiamy się nad tą historią Usyka, który odmówił walki z Powietkinem, nie chciał też walczyć z Fiedosowym, twierdząc, że jakby nie chce potęgować tego konfliktu politycznego, że nie chce stemplować tego swoją obecnością w takim zestawieniu, jak to wygląda u ciebie. Wcześniej jemu to nie przeszkadzało. No właśnie, zastanawialiśmy się, czy... A teraz jednak pewnie i to nie może nie cieszyć, coś siedzi w środku, co przeszkadza polityczne te tematy. Jednak widziałam, że Usyk również pociska ręki i Łomaczenko, Powietkinem. Nie wiem, jeszcze nie zastanawiam się, jakbym ja zrobiła na ich miejscu, ale chętnie by pewnie zawalczyłaby z Rosjanką, ale nie na terenie Rosji. Tylko na neutralnym gdzieś, tak, ewentualnie w Polsce. A powiedz mi, no, czy ty masz w ogóle czas i czy lubisz oglądać boks? No nie wiem, takim powiedziałbym przedziale cotygodniowym, czy tylko jak Wasyl Łomaczenko boksuje, to wstajesz? Powiem ci szczerze, ostatnim czasem właśnie tak jak mówisz, kiedy Wasyl Łomaczenko, Michał Serowatka, czyli nasze bliskie takie zawodniki, które mnie najbardziej interesują. A jednak przez urodzenie dziecka oczywiście trochę odeszłam od blisko nie stoję tych tematów. I teraz słuchając was jest bardzo mi ciekawe. I chciałabym, rozumiem, że jednak muszę wrócić do tego obejrzenia. Nie, no, pytamy o Wasyla, bo twoim zdaniem on jeszcze długo będzie niezagrożony? Ja w to wierzę. Czy długo? Różni eksperci różnie mówią na temat ostatniej walki, że jednak to nie była jego najlepsza walka i że powoli jemu się boks zaczyna nudzić. Jednak ja osobiście uważam, że ja to nie jest... widziałem znudzonego Wasyla. Widziałem Wasyla, to się bawił boksu. Widziałem już takiego niechętnego do boksu jego rywala. No, to był najlepszy pewnie za ostatni czas, przez ostatni czas jego rywal, który mi się podobał się, jak zawalczył z nim, jednak opór mu dobry stworzył. Ale uważam, że to jest następny Mayweather. Następny Mayweather, dobrze. No to teraz właśnie spoglądamy na Haneya, który boksował w piątek, 20-latek, ten diamencik, pokonuje Abdulejewa. Zaliczono czwarta czy piąta runda? Mówisz o pon, no bo nie wyszedł do piątej. Nie wyszedł do piątej. Nie wyszedł do piątej, Abdulaj. Nie wyszedł do piątej, no nie dał w ogóle. Jednostronna rzecz. Ale tak chcę
patrzę na tego Haneja, bo oczywiście wszyscy twierdzą, że on raczej pójdzie w przyszłym roku do wyższej wagi. Żeby uniknąć łomy? To jest, no, to on jest 5,8, także to jest 173 cm, tak więc nie jest to jakiś olbrzym, ale, ale biorąc pod uwagę, jak jest zbudowane, to raczej będzie to kategoria superleka w przyszłości. I eksperci się dzielą. Jedni twierdzą, że dojdzie do jego walki z Łomaczenką w przyszłym roku, ale zdecydowana większość jednak twierdzi, mimo wszystko tych takich bardzo nie, że, uważam, że raczej czekała się Wasyl, że raczej, nie, że Wasyl zrobi w ten sposób, że zunifikuje pasy. Pytanie, z kim będzie walczył, czy z Lopezem, czy z Konejem, to 14 grudnia się dowiemy, po tym pojedynku. Jak zunifikuje, tam są ciekawe... Lopez podobno się w ogóle nie boi, jest zdecydowany. Słuchaj, na są ciekawe wyzwania jednak superpiórkowej. Tam spokojnie może sobie dalej boksować i jakby unifikować, to toczyć takie walki poważne. Myślę, że kategoria super lekka jest nie dała Maczenki, także to on jest zawodnikiem. Ja też widziałem na Igrzyskach Olimpijskich, obserwując go i czy w Pekinie. W Pekinie był rewelacyjny, w Londynie troszkę słabszy w lekkiej, kiedy zlikwidowano piórkową. Natomiast myślę, że on sam to o tym doskonale wie, że być może z takim zawodnikiem, który na przykład tak jak Garcia. Garcia to mógłby walczyć powiedzmy w limicie w wyższej kategorii, bo on też jest podobnych parametrów, ale z tymi chłopami nie będzie się większymi bił. A wracając do Haneja, bardzo ciekawy chłopak. On w kategorii amatorskiej dwukrotnie pokonał Ryana Garcia na przykład. Tego chłopaczka, który teraz nie dostał walki ze Sparrowem. No zamknęli tego Sparrowa po prostu. Ale, tak, zamknęli Sparrowa, ale mieli zastępstwo. I nie, nie mieli zastępstwa. Dzisiaj już wściekły na Delaoya, że podobno Delaoya wiedział o pojedynku kilka dni wcześniej. I dali mu zastępstwo tego chłopaka, co miał walczyć na tej samej gali. Nie dali mu zastępstwa, będzie walczył, dali mu walkę 2 listopada i będzie walczył 2 listopada. Natomiast wracając do Haneja, on mi przypomina, bardzo mi przypomina Shane'a Mosleya, który był królem kategorii jako zawodowiec. Miał rewelacyjny, tylko że troszkę był starszy wtedy już, Shane Mosley. Podobne warunki fizyczne, szybkość, bardzo mocne uderzenie, dobra obrona. No dzisiaj jeszcze, gdybym miał powiedzieć Łomaczenko czy Haney, stawiałbym na Łomaczenkę spokojnie w takim pojedynku. Ale mówię, czas tutaj zrobi bardzo dużo, bo to jest wyjątkowo utalentowany chłopak. Wyjątkowo. Ma i technikę, ma i odporność psychiczną. No jest lansowany mocno, no i ma przede wszystkim cios. No ten cios, którym złamał oczodół Abdulajewa, no to było straszliwe uderzenie. Przecież teraz on wylądował do szpitala, lekarze zalecają, żeby przez 10 dni tam go badać, czy coś się nie dzieje. No to naprawdę. Wiem, że Amerykanie uważają po tych wszystkich zdarzeniach i wolą dmuchać na zimne, a tym bardziej na złamaną kość. Ogólnie właśnie nie wiem, z tym Łomaczenkiem moim zdaniem jest cały czas prime, jeśli chodzi o Wasyla Łomaczenka. Natomiast takie nazwiska jak ten Haney, Teofilo Lopez, który mi się strasznie podoba, i Gervonta Davis, to są zawodnicy, którzy na pewno mają szansę z nim wygrać. To nie jest tak, że nie mają szans. Natomiast wracając do Garcia, z tego co słyszałem, tylko nie pamiętam nazwiska, teraz co miał walczyć, to nie wiem, czy Duna mu nie zaproponowali, takie nazwisko kojarzę, co miał walczyć na tej samej gali. Tylko Garcia nie chciał tego, bo uważał, że to jakiś De La Hoya jest jakaś grubszymi niśmi sprawa szyta i chcą to po prostu... Nie słyszałem, bo to było, wiesz, tamten rywal został dzień przed walką zaresztowany. Natomiast ponoć wiedzieli o tym. Kilka dni wcześniej. Ale mu nie powiedzieli o tym. Także to jest tego typu historia. No, pamiętacie, zdarzało się to też w historii polskiego boksu, że ktoś wypadał, chociażby Artur Szpilka, dzień przed Polsat Boxing Night, kiedy miał walczyć z Wojciechem Bartnikiem też. Czy Dawid Cygan-Kostecki też niedługo przed walką z... Dokładnie. Na tej gali mieliśmy debiut utytułowanego w boksie olimpijskim Medzidowa. On trzykrotny mistrz świata kategorii superciężkiej. On oczywiście wygrał, ale w drugiej rundzie wylądował na deski. Czy to waszym zdaniem przypadek, czy to już jest jakby taki pierwszy powód do zastanowienia, czy że będzie ciężko przełożyć pewne historie z boksu olimpijskiego Medzidowa na boks zawodowy? Ja już Medzidowa widziałem, jak przegrywał Mistrzostwa Europy w Charkowie 2 lata temu i tam miał słaby występ.
To jest taki dosyć nierówny facet, chociaż na Mistrzostwach Świata, no mówię, no daj Boże, trzykrotnie wygrywać Mistrzostwa Świata. Na jednych Mistrzostwach Świata wygrał z jednym punktem z Joshua w 2011 roku. Wtedy dla Joshua, to Joshua wystąpił wtedy w Mistrzostwach po 3 latach treningu. To też było niesamowite. Założył rękawice mając 18 lat. W wieku 21 lat został wicemistrzem świata, przegrywając z Medzidowem jednym punktem. Bodajże 11-12. Natomiast ten Medzidow, trochę jestem zdziwiony, bo teraz trwają Mistrzostwa Świata w Jekaterynburgu, że on nie pojechał na te mistrzostwa zdobyć, bo tam jest dosyć, powiedziałbym, przeciętna obsada tej kategorii superciężkiej. 4. tytułu, tylko podpisał ten kontrakt, tu wystąpił. Ja myślę, że on to jest mocny chłop i będzie dawał dobre walki, ale nie widzę go na samym szczycie. Kiedyś Usyk z nim w USB stoczył kapitalną walkę, wygrał z nim naprawdę w bardzo dobrym stylu. Słuchajcie, Michael Hunter, chłopak z kategorii cruiser, pamiętamy pełen dystans z Usykiem, kiedy wziął walkę w zasadzie w takim trybie last minute, natomiast wszedł do tej kategorii ciężkiej i trzeba powiedzieć, że naprawdę staje się realnym graczem, bo tak, walka z Bacole w Wielkiej Brytanii, zwycięstwo przed czasem. Na zastępstwo pojechał do Ustinowa, do Monte Carlo, wygrał przed czasem. Maldonado, no to wiadomo, dla niego to była łatwa walka, zarobione pieniądze i szybciutko odprawił Brazylijczyka. W tej chwili Siergiej Kuzmin czy Kuźmin? Moim zdaniem Kuźmin, no ale to po polsku, ale to dobrze. To dobrze. W tym momencie. Możemy, nie wiem, możemy nie. Kuźmin mówić. On może mówić Kuzmin, tak? No, Kuzmin na dechach. No, walka na pełnym dystansie, ale jednak przekonujące zwycięstwo punktowe i bardzo realna walka 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej na gali Andy Ruiz, Anthony Joshua 2, walka z Saszą Powietkinem, prawdopodobnie dla Michaela Huntera, chłopaka, który cały czas waży 98. No i to 100, będzie ciekawa walka. I to będzie fajna walka. No, nie wiem, czy potrzeba jemu więcej kilogramów w tej kategorii wagowej. On ile ważył teraz? 98. Nie, chyba równe 100. 100 czy 90, nie wiem. Nie, on cały czas tak waży między 98 a 100. To jest znakomita waga. No, no znakomita tak. Waga, też tak myślę, szczególnie biorąc pod uwagę jego sposób boksowania oparty na dużej liczbie ciosów, na ruchliwości korpusu, także na tym, żeby być śliskim tak zwanym dla rywala. Tutaj też nie pomyliliśmy się co do zapedy, natomiast tutaj też łatwa walka dla Huntera wydawała mi się już przed tym pojedynkiem. Za tydzień albo za dwa zjeżdża do Polski już. Tutaj tak, Kuzmin tak. Na miesiąc będzie siedział w Katowicach. Hunter będzie siedział w Katowicach, trenował z doktorem Jakubem Chyckim. Z Kubą rozmawiałem dosyć długo ostatnio na temat Huntera. To powiedział, że taki zawodnik szalenie plastyczny, którym dysponuje bardzo dużym refleksem, bardzo szybka jakby progresja w każdym ćwiczeniu, jakby w pojmowaniu, w ogóle inteligentny chłopak. Także no troszeczkę brakuje mu takiej, powiedziałbym, wytrzymałości i trochę siły. Ale też chyba to siłę to jest najprościej zrobić taką siłę fizyczną do tego, żeby trochę wytrzymywać, popchać, tak, trochę się popchać, wytrzymywać ciosy rywala, bo siły ciosu to się akurat najtrudniej zrobić, to się nie da nawet. Natomiast ale Mike przewraca, zobacz, przez dynamikę. Tak, ale przez timing. I przez celność ciosów. Świetną ma celność i timing, czyli wyprzedził tutaj Kuźmina, chyba tym lewym sierpowym go położył na deski. Natomiast mnie martwi to, co powiedział Przemek Garnczaczyk w swoim vlogu ostatnim, że tam Hasim Rahman nastawia go na to, żeby on wywracał jednym ciosem, bo jeśli się nie wywraca jednym ciosem, to raczej się nie będzie. I to, że on czasem pośle kogoś na deski, wynika z tego doskonałego timingu. Ja tu bym widział największe Hasim rezerwy. Rahman, nie jest zbyt ja bym widział największe rezerwy, dlatego że przede wszystkim Hasim Rahman to jest dobry przyjaciel Mike'a Huntera. Wiemy, że on gdzieś tam trenując do siebie w tych gymach w Las Vegas ma cały czas kapitalnych sparring partnerów i też jak czasami rozmawiamy, to pytam o nazwiska i się okazuje, że na przykład dzisiaj on preferuje sparingi z bardzo zdolnymi chłopakami z boksu olimpijskiego, którzy chcą się uczyć, którzy się chcą się bić, którzy są głodni, bo czasami wiesz jak to jest, ściągniesz zawodnika z nazwiskiem, to przyjeżdża wysoko łapy, bezpiecznie dla siebie, wziąć pieniądze za sparingi. Natomiast no, to dużo jest nauki z takimi zawodnikami utalentowanymi, którzy w zasadzie jeszcze tej kariery w boksie zawodowym nie zaczęli.
i chyba tam trzeba będzie jednak myśleć o zatrudnieniu poważnego fachowca, który no, da mu te 10-15% więcej. Tylko pytanie, czy na to jest gotowy sam, powiedzmy, Hunter, czy też jego menedżer? Chyba są gotowi, prawda? Chyba są gotowi właśnie na takie rozstrzygnięcie, bo jednak moim zdaniem te walki się zbliżają wielkie już i jak wygra z Powietkinem, no to następna to jest title shot. I to też ja bym... Fajna walka naprawdę z Powietkinem. Ja też bym trochę szybciej reagował, jeśli chodzi o tego trenera, bo trener to może się uczyć zawodnika do takich pojedynków jak walka z Kuzminem, do Powietkina, gdzie te siły rozkładają się mniej więcej 50-50, to tutaj już trzeba zgrania, także ta zmiana trenera powinna być błyskawiczna, jeśli ma być. No to widać, że to jest w ogóle cała rodzina utalentowana sportowo, bo tak, brat jest już w pierwszej 60 w kategorii średniej, chyba ma 9-0. Ojciec był ostatnio, nawet też widzieliśmy na Twitterze takie fragmenty walki w Australii, gdzie zdeklasował i znokautował faworyta gospodarzy. No pewne rzeczy ma się w genach, dlatego tutaj liczymy na juniora od Saszy za parę lat. Albo będzie tak, albo odwrotnie zupełnie. Że może w ogóle nie będzie lubił może boksu. Może w ogóle powiedzieć, nie lubię, nienawidzę już. A ty boks Powietkina lubisz? Ja w ogóle nie bardzo lubię Powietkina. I boks jego też. Ale to jakieś takie, powiedziałbym, że rozumiesz w języku więcej niż my z racji jego wypowiedzi, czy z racji flagi, pod którą występuje? I pierwszy, i drugie, i boks jego trzeci. Czyli trzy razy nie dla Saszy Powietkina, od Saszy Sidorenko tutaj u nas w programie, w magazynie, w ringu. Dobrze, dobrze, niech będzie. Czyli tak, Medzidowa omówiliśmy, Huntera omówiliśmy. Takam wrócił zwycięstwem, ale na punkty, więc tutaj się nie ma co rozwodzić. Tam jeszcze jest taki chłopak, mistrz olimpijski, który nie walczył na karcie telewizyjnej, Daniel Jeleusinow. Kazach, mistrz kategorii półśredniej, rewelacyjny zawodnik, 8-0 ma przed czasem, wygrał teraz w pierwszej rundzie w Nowym Jorku. To jest dla mnie przyszły zawodowy mistrz świata. Ten z dobrej kategorii, półśredniej, ale on naprawdę umie wszystko. Przekleństwo dla komentatorów, on umie wszystko. Jeleusinow. Jeleusinow, pan Andrzej tutaj zgłębia zawsze te tajniki, to sobie poradzi, a ja będę powtarzał. Jeszcze na Wyspach Brytyjskich. Słuchajcie, szybka też robota Mungui. Pokonał Aloteja i w tej chwili zmiana kategorii pójdzie do średniej. No, Munguja zrobił to, co robił wcześniej. Fakt, że zawodnik był też z niższej kategorii chyba wagowej, z tego kojarzę. Natomiast Munguja zrobił to, co wcześniej. Poszedł po swoje. Zaczął bić ciosy w różnych płaszczyznach, zaczął bić ich dużo, nie kalkulować i zmiażdżył rywala. I ciosami na tułów, które ma naprawdę ciężki i znakomity. Już jak w ringu rywal słaby, ale za to jak usiadł w studiu telewizji meksykańskiej, miał obok siebie Julio Cesar Chaveza i Marco Antonio Barrera, także już go szykują tam na gwiazdy, bo myślę, że to jest kwestia czasu, jeżeli będzie sprawdzał w tej wadze średniej, no to myślę, że kwestią czasu będzie jakieś święto meksykańskie, żeby zawalczyć z Saulem Alvarez. Ale nie, chcą najpierw go rzucić na Golovkina, z tego co słyszałem. No zobaczymy. No tak, ale zobaczcie, jakie teraz mamy rozdanie. To w przyszłym roku Cinco de Mayo będą robić. No tak, ale jakie mamy w ogóle rozdanie w tej kategorii średniej, co tam się dzisiaj dzieje? Tak, Canelo, Golovkin, Jacobs, Andrej, w tej chwili dojdzie Munguje. No naprawdę można to mieszać i sprzedawać walki w systemie. 5 października będzie bardzo dobra walka, Golovkin, Derevianchenko, także to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik. Pokazał w tej walce z Jacobsem. Dlatego pewnie głośno nie mówią o dacie walki Golovkin Canelo 3, prawda? No wiadomo, co się wydarzy. Pewne jest, że drugiego Kowaliow walczy z Canelo, także... No dużo się i też nie wiadomo, co się wydarzy, chociaż jesień będzie ciekawa, gorąca. A Sasza jak widzi Canelo z Kowaliowem? Sergiej Kowaliow. Sergiej Kowaliow. Twardy chłopak z Czelabińska. Jednak polityka, a jednak nie wszystko. Ja chyba jednak postawię na te doły Canelo. Ja na pewno. Słuchajcie, dobra, no to co tutaj mamy do przeanalizowania jeszcze w naszym magazynie? O, mamy rywala Artura Szpilki, Włoch Fabio Tujach, 222 na boksreku, rekord 29-6, tak sobie sprawdziłem
7 rywali, z którymi wygrywał z tych 29 z pozytywnym rekordem. Najlepszy rywal, z którym wygrał Tujach, to jest Mandras, chyba z rekordem 9-2. Ostatnia porażka przed czasem z Di Berardim z rekordem 8-1. Przegrał z Eritu, przegrał z Modunio, przegrał kiedyś jeszcze jako zawodnik kategorii cruiser z hukiem. No miała być pierwsza 30, tak chciał Artur, a to jest daleko od pierwszej 30. Ale miał po tej porażce z Cisarą, mówił, że pierwsza 30? On w ogóle mówił, że nigdy go już nie interesuje nic poniżej 30. To jest tak. Jeśli Mariusz Wach po ciężkiej porażce z Bakolem może wrócić z rywalem 2-9 czy jakimś tam jeszcze słabszym, to Szpilka równie dobrze może wrócić z Włochem z pozytywnym bilansem. Miała być łatwiejsza walka i to jest łatwiejsza. No Włoch ma 39 lat i koncentruje się na pracy radnego, więc się nie spodziewam się na to jest normalnie lepszy boom niż ten Wacha, po prostu inny bilans, bo inny jest budżet na tą galę. To lepszy boom. Tak, bo inny jest bilans, inny jest budżet na tą galę. Ja oglądałem tego Włocha, no nie może niczym zaskoczyć ogólnie, poza kilkoma wyjątkami. Teraz, bo ja czasem oglądam akurat włoski boks, bo komentuję, to poza kilkoma wyjątkami naprawdę i poza kilkoma zawodnikami, którzy są zaadoptowani skąd indziej, jak Muhammadi na przykład, do OPI 2000 był wzięty, to jest paraolimpiada. Naprawdę, panowie, ten Tujich, czy jak się nazywa facet, to on walczył o mistrzostwo w wadze ciężkiej Włoch z dwoma gośćmi, którzy są w jego wieku, tam koło 40. I to jest naprawdę paraolimpiada. 4 lata przerwy po tym ciężkim nokaucie, który mu zafundował Huki. Miał problemy medyczne, no nie mógł wrócić. Huk wtedy był tak mocny, to był 2008 rok, także ja to walkę sobie... Mistrzostwa Europy. Wakujący pas mistrz Europy. Ja sobie tę walkę przejrzałem właśnie nawet dzisiaj. Także no to żadnych wniosków o to, jak nie można po tej walce wyciągać, ale widziałem też inny, między innymi w kickboxingu, bo on stoczył 4 walki w K1. Dwie wygrał, dwie przegrał. Natomiast jeżeli mu się pozwoli na jego... Na Fengo. Prawda? Jeżeli mu się pozwoli na atak, no to spokojnie, to on jeszcze uderzyć potrafi. Natomiast generalnie no jest to na pewno, moim zdaniem, patrząc na te jakiekolwiek umiejętności od Gorgi Ładze, który walczył z tym rekordem. Nie, ja oczywiście troszkę lepszy. Gorgi Ładze miał 13 ostatnich przegranych. Natomiast wracając do tego, ale zobacz, słuchałeś wypowiedzi Fiodora Łapina, który powiedział, że absolutnie by się na tą walkę nie zgadzał. Ja uważam, że normalny Szpilka, w sensie tym, że nie będzie jakichś strasznych, głupich błędów nie popełni, to powinien sobie po prostu przełożyć go z ręki do ręki i wygrać. No ale też, mówię, Fiodor też nie mówił tak sobie, że on sobie go przełoży z ręki do ręki. No ale powiedział, że on się na taką walkę nie zgodzi. Ale Fiodor zawsze był trenerem dosyć bezpiecznym w prowadzeniu swoich zawodników i mającym dosyć duży wpływ jednak na decyzje promotora dotyczące matchmakingu, prawda? To nawet nie jest tylko to, tylko że... Ja na przykład w kickboxingu miałem trenera z Białorusi i wschodnia szkoła jest taka, że po nokaucie należy dużo odpocząć, zrobić jakieś ćwiczenia na błędnik, wzmacniać się siłowo. Na przykład w Holandii w kickboxingu, co miałem styczność z trenerami, to oni od razu tam po kilka nokautów nawet dziennie czasem zaliczali ci zawodnicy i dalej boksowali. Nikt na to nie zwraca uwagi. To jest inna mentalność. Panowie, ja wam powiem tak. Fajne zaskoczenie, bo lubię czasami niespodzianki w sporcie w Kanadzie. Sean Winters, który nas tutaj w ogóle nie zachwycił na gali MB Boxing Night, walcząc z Nikodemem Jerzewskim, pojechał do Kanady, do prospekta, do niepokonanego Teslenki. On walkę z Jerzewskim toczył w kategorii junior ciężkiej, a tutaj zmierzył się z nim w kategorii ciężkiej. Znokautował faceta w 5. rundzie i Teslenko już pewnie przestał być jakimś poważnym prospektem, w którego wierzy promotor, a także jego menadżer. Ten facet to w ogóle ma pecha, ten Gary, bo przywiózł nam Kronina do Częstochowy, wyjechał z porażką, teraz poprosił o Wintersa, bo akurat jego sprawami zajmuje się menadżer również Huntera, Polak Martin Mikołajczak, no i drugi raz gdzieś ten Gary musiał przełknąć goryć porażki. A tu pan Andrzej przewidział, że Teslenko to taki bezpiecznie prowadzony, że... Nie, ja o nim chyba nie mówiłem. W poprzednim magazynie mówił Maciej pan. Maciej miał ciężki weekend. To nie, że ten Winters
że ten Winters być może nie jest jakimś super zawodnikiem, natomiast... Oczywiście, co było ważne i co było widoczne w jego boksie, bo obejrzałem tę walkę. Wydaje mi się, że on na przykład w Polsce, boksując w Katowicach, był takim zawodnikiem na slow motion, trochę z racji jetlagu i tej różnicy godziny, klimatu, taki był lekko zaspany. Natomiast tutaj widziałem zawodnika, który miał problemy w trzeciej rundzie, ale jednak jak już poszedł po swoje w tej piątej rundzie, to nie odpuścił. Ale jest jeszcze jedna różnica oprócz zmiany czasu. Jest różnica w wadze, bo Winters, który ma ciężką rękę na kategorię cruiser bardzo ciężką, na kategorię ciężką wystarczająco, tam jest szybkościowo lepiej się czuje, bo jednak jest zawodnikiem starszym i nie najszybszym i gdzieś tam w tej kategorii ciężkiej on więcej widział po prostu. I sobie jeszcze facet zdobył w wieku 38 lat na wyjeździe pas NABO i to prawdopodobnie za chwilę będzie oznaczać jakiś dobry payment, bo mówiliśmy, że jak przegra z Teslenko, to jest możliwa walka z Olasiem w kościerzynie w kategorii junior ciężki. No na razie już po prostu wygrał z przeciętnym rywalem. No tak, no, ale to jest zawsze ciekawa historia. Nie, no jedziesz na facet tak, z wyższej kategorii, 16-0 wygrywasz na wyjeździe, to budzi to jakiś tam respekt. Tak jak tutaj mówiliśmy, że przereklamowany jest Konrad i pokazał to Mohamedi, bo poznamy Mohamed jego z dobrych walk i też go znokautował. Nabijanie rekordów znane jest nie tylko w Polsce. No pojechał do Niemiec, Maciek, i załatwił sprawę. No tak, ale to mówiliśmy, że ten boks w Niemczech, odkąd ta telewizja się wycofała, to podupadł i kiedyś dysproporcja między Niemcami a Włochami była potężna, teraz myślę, że nie aż tak dużo. No to szybciutko o tym, co przed nami. W najbliższy weekend, jeśli chodzi o polskie wątki, to tylko Młodziński, on jedzie do Manchesteru, do Jamesa, 5-0. Ja myślę, że... I w wadze wyżej, tak? Nie, 63,5 kg, ale 6 rund. A chłopak ten 5-0 ma, tak? Chłopak ma 5-0. I jeden knockout tylko, więc chyba 5-0, nie 5-0, Młodziński po trzech porażkach, no ale jak chce coś jeszcze znaleźć, no to trzeba takie walki wygrywać. Musi zacząć szybko. Potem będzie musiał wygrać wyraźnie, bo tak jak nie ma jeszcze telewizji w tej Anglii, to... Nie ma telewizji, może nawet jeden sędzia punktuje, ten co prowadzi walkę w ringu. Może bez butów nawet wrócić. No, także umówmy się, nie zapraszają gościa z rekordem 11-4 po to, żeby dać mu wygrać, jak nie zwycięży przed czasem. Znamy ten angielski rynek. Walka w RPA. Lerena. O mistrzostwo IBO. Lerena kontra Seferi, ale nie Nuri, tylko Sefer, który przegrywał w kategorii ciężkiej z Tysonem Fury, z Manuelem Czarem i Maremis z Firatem Arslanem. No tutaj nie sądzę, żeby był poważnym problemem dla Kevina Lereny. Nie, Lerena, chociaż też tam wyciągnięty ze uszy, z tego co pamiętam. No, ale wiesz, wygrał z tym solidnym Czechem Dukarem, wygrał z Gołowaszczenką, także ma tam... To prawda, no ale tu młodość. Walka na wysokości ponad 2000 na poziomie młodość morza. Powinna tutaj wygrać. Seferi po pieniądze pojedzie. Myślę, że ciekawszy w następnym... No i w zasadzie jedyne, co jeszcze się ciekawego dzieje, to Stany Zjednoczone. Quilin Angulo na tej samej gali, Dulorum kontra niepokonany Williams, 18-0. To chyba taki jest najjaśniejszy akt. To szybko czas leci. Nie tak dawno, jak widzieliśmy się z Quilinem, wtedy na walce Adamka, to był młody chłopak, tak? Młody chłopak i cukierkami rzucał. Dlatego, bo no, no tak, bo to czekolet. No tak, on jest cioplitki, dlatego rozrzuca te cukierki czekoladowe. A dzisiaj ma 36 lat, Angulo ma 37. Dzisiaj ten już super średnią przede wszystkim, a nie średnią. Za sobą super średnia. Dzisiaj ten już jest Nutella. Ciekawy jest. Ale myślę, że ten Angulo chyba ciężej odczuwa trudy boksowania niż... Miał strasznie ciężkie walki. Tak, ja myślę, że... Najlepszymi boksował. Angulo, ale wyjdzie pewnie w obroży. Jeden w obroży, drugi rozrzuci cukierki. Taka jedna wojna jak z Kreklandem, to już wiesz, zostawia się ślad na pół życia. No i ten Alvarez chyba go skarcił bardzo mocno. Natomiast myślę, że tutaj zdecydowanym i Dulorme, i Quilin. No dobra, to będziemy się przyglądać i spotkamy się pewnie za tydzień. To musimy na koniec jeszcze tutaj wrócić do wątku. Sasza, 19 października u siebie w Łomiankach. Rozumiem, że zaczynasz już wchodzić teraz na wyższe obroty. Tak, gala Tymex Boxing Night. 19 października, Łomianki, prawie u siebie w domu.
Zapraszam. A śpisz w domu przed walką, czy do hotelu idziesz, jak wszyscy inni zawodnicy? Nie, ja muszę się czuć dobrze. Wstać w sobotę, co może być, wypić kawkę i nie myśleć o tym. Myśleć dopiero, jak wejdziesz do ringu. Więc staram się zachować się normalnie. A masz już dopięty ten jakby ostatni etap przygotowań z sparing partnerki? Tak, już dzisiaj właśnie jestem po sparingu z mistrzem światem z kickboxingu. Chłopak dobrej, mocnej. Teraz jestem zmęczona. To ty nie sparujesz z dziewczynami? Nie sparuję z dziewczynami. Szczerze mówiąc, w ogóle dla mnie pytania sparuję, czy ja z dziewczynami, prawie nigdy nie sparuję z dziewczynami, bo nie mogę znaleźć albo nie chcę szukać, dlatego, bo uważam, że z chłopakami zawsze fajniej, trudniej. Oczywiście trzeba dopasować różnych, żeby było i łatwiej, i trudniej, ale dążyć do silniejszych, więc staramy się, prawie, no mam klub, mam dużo sparing partnerów, więc a wykorzystam to. A z jaką nie będziesz sparowała? Myślę, że nie. Już posparowaliśmy. Lucy do Riker. Dzisiaj nie możemy zawalczyć. Mężczyzną. Mówię o Lucy Riker, która kiedyś legendarnej zawodniczce holenderskiej, która walczyła na stadionie wypełnionym, tam kilkadziesiąt tysięcy osób w Tajlandii, w Bangkoku bodajże. Ja myślę, żebyśmy Saszę zrobili dobry matchmaking, że też by nabiła parę się z chłopakami. No i to jest dobry pomysł. Nie, uważam, ogólnie nie rozdzielałabym chłopaków i dziewczyny. Uważam, że boks jest jeden i musimy... A ja bym rozdzielił. No ale jednak jak kobiety biją, uwaga panowie, kobiety biją na tych sparingach, to słuchajcie, no jeszcze na koniec może dam dwa słowa tylko o tej słynnej konferencji, którą zorganizowano w Stanach, HERN, KSI, kontrolę. Tak? Ile? 600 tysięcy ludzi to oglądało na... Milion 600. No i tam na tej gali zobaczmy, BJ Saunders chyba w co-main evencie. Ale mówisz o walce, która będzie stała na tej gali w Stanach, tak? Tak, i Haney ma na tej... No Haney sam na gali youtuberów. Youtuberzy w main evencie, a mistrzowie świata BJ Saunders i Haney na karcie. Ale słuchaj, ja w ogóle nie widziałem kogoś, kto ma więcej tych followersów na Twitterze akurat od ciebie. A do tego jednego zajrzałem, to ma 5 milionów. 5 milionów na Twitterze. Ale KSI czy Paul Logan? Nie wiem, który. Paul Logan chyba. Na Twitterze czy na Instagramie? Na Twitterze właśnie. Na Twitterze 5M pisze. No a jeszcze wiesz, a jeszcze teraz do jego sztabu dołączył Shannon Briggs i cały czas już tam krzyczał na tej scenie let's go champ, let's go champ, także tam naprawdę te konferencje będą to ciekawe. To jest przyczynek do dyskusji, bo ci twardzi kibice boksu się czasami wyśmiewają z tych youtuberów, no, ale to jest nowe zjawisko, no to nie ma się co obrażać, no niestety w tym tę stronę chyba idzie ten świat. No. Niestety w tą stronę idzie, no nawet ostatnio przecież też polski bohater internetu, który 4 razy skończył karierę, to zapowiedział, że walka w jednej organizacji jest początkiem 4 następnych walk, następnego rozdziału jego przygody. Można co innego wybrać. Dziękuję panom za dzisiejszy program. Sasza Sidorenko, była mistrzyni Europy, za chwilę mam nadzieję, że przyszła mistrzyni Europy, a potem przyszła mistrzyni świata, no chyba, że znowu sobie zrobi przerwę na 2 lata, jak coś się tutaj zdarzy. Nie wiem, nie planuję. Andrzej Kostera, dziękuję. Janusz Pindera. Jak zawsze elegancki Maciej Miszkin. Dziękuję serdecznie. To było kolejne wydanie magazynu W Ringu. Do usłyszenia, do zobaczenia.